Dzień dobry. Dzisiaj Finlandia, w wtorek była Finlandia, w niedzielę była Finlandia, także ten fiński tydzień jest kontynuowany. Zresztą zapowiadałem to, u mnie tej Finlandii jest bardzo dużo i to się raczej nie zmieni. I to w tym tygodniu druga Finlandia za sprawą Woolspell Records. Zapraszam. Jak już mówiłem, we wtorek Woolspell Records lubi wydawać fińskie materiały. Michał często sięga gdzieś tam na północ. Na szczęście dla mnie ta północ to właśnie często równa się Finlandia. Bardzo mnie to cieszy. Mam dzięki temu chociaż jedno bliskie źródło, z którego mogę czerpać. Dzisiaj będzie o projekcie Stutyr. Stutyr, który już na kanale gościł, bo oni w 2023 roku wydali swoją epkę. Nie przypomnę sobie teraz tytułu, zabijcie mnie, ale to oczywiście można sprawdzić. Natomiast była też recenzja na kanale. Ta epka też była wydana przez Woolspell Records. Najwyraźniej wszyscy są zadowoleni z efektów i ze współpracy, bo kolejna epka także wydana w Woolspell Records. 2024 rok, wrzesień. No i właśnie ta druga epka, ona jest króciutka, ale za to nawet jak na króciutką epkę fajnie wydana, pomijając to, że jest to digipak. O, tak to wygląda. Okładka jest niby taka niepozorna, ale tam jest taki jeden fajny szczegół na dole tego rysunku. Polecam się przyjrzeć. Trzy kompozycje, co widać na załączonym obrazku. W środku jest nawet i książeczka. Także całkiem fajnie, jak na niecałe 16 minut muzyki. To naprawdę nie jest dużo. Bodajże 16, chyba tak sobie zapisałem. Tak, 16 minut, 3 kawałki. Książeczka, w której znajdziemy teksty tychże utworów i to w zasadzie tyle. Ale jak na tak krótki materiał, samo wydanie naprawdę robi robotę. Epka, jak już mówiłem, ukazała się we wrześniu, zatytułowana jest, i ukazała się nie tylko, w ogóle jak na tak krótki materiał, to nieźle tutaj Woolspell poszedł, no bo jest jeszcze kaseta, no i jest digital. Zatytułowana jest ona Palavan Mailman Liekeista. Jakby ktoś chciał wiedzieć, co to oznacza, to zalecam tłumacz Google. Wszystko tutaj generalnie jest po fińsku, więc ja nie będę się tutaj bawił w tłumacza, szczególnie, że nie jestem przecież specjalistą. Coś tam łyknąłem tego języka, ale bez przesady. Trzy utwory, no i co? No i moi drodzy, fajnie jest. Fajnie jest, troszkę jest inaczej niż na tej poprzedniej epce, ale nie wiem, czy w ogóle jest sens się do niej odnosić, bo to przecież nowe wydawnictwo, a nie kontynuacja tamtego. Stutyr, który tworzony jest przez panów młodych, ale oni też mają inne projekty i też udane te projekty. Także jest to na pewno zespół z potencjałem. Jest to zespół, który pokazuje, że potrafi się odnaleźć w różnych stylach grania. Ten nowy materiał, te trzy kompozycje bardzo mocno w moim mniemaniu zbliżają Stutyr do grona zespołów typu Norem, typu Sielun Vihollinen. Wiecie, to takie skoczne granie z fajnymi melodiami. Czyli jednym słowem Stutyr siedzi w tej naszej fińskiej tanzbudzie, w której jest dużo tańca, a w ostatnim utworze dużo takiej, bym powiedział, podniosłości oraz więcej może agresji, która mogłaby dać po ryju.
Czyli wszystko się zgadza. Generalnie można by powiedzieć, że ten materiał to jest 100% Finlandii. No, jak sami słyszeliście, to jest rzecz, która bardzo przypomina właśnie Norhem, trochę też Sielun Vihollinen. Ja lubię takie granie, to jest fajne granie, to jest granie do przodu, to jest granie pełne energii, to jest granie niosące takiego w sobie fajnego ducha bojowego też. Co tę kompozycję jednak troszkę odróżnia od tego typowego właśnie fińskiego skocznego grania, to to, że one w to takie fińskie skoczne granie rozwijają się troszkę później. Początki tych numerów kojarzą mi się trochę bardziej z taką północną, nordycką drugą falą, ale to tylko właśnie początki, te wstępy, szczególnie w dwóch pierwszych kompozycjach. A potem przechodzimy w takie fajne właśnie skoczne fińskie granie, gdzie dwie pierwsze kompozycje są stuprocentowo bojowe, ale bojowe, niosące raczej bardzo pozytywne odczucia. Natomiast ta trzecia, zamykająca, ona ma w sobie troszkę jakby nostalgii, smutku, ale też i podniosłości. Jest nadal energetyczna, jest nadal szybka, ale jest właśnie troszkę ma inny duch w sobie, inny klimat. No ale jednak przede wszystkim Norem to, co gra, no to właśnie to jest ta stuprocentowa Finlandia. Ciekawa jest tutaj melodyka, bo oczywiście wiadomo, że takie granie przesycone jest, nasycone jest bardzo melodiami. Te melodie są raczej proste, czasami wydają się wręcz wesołe. One są proste i może nawet i wesołe momentami, ale one zapadają w pamięć. Ta melodyka jest dosyć charakterystyczna, to jest fajne, że nie dość, że możemy sobie to zanucić, to nie jest nic, co moglibyśmy określić mianem jakiegoś, wiecie, popu czy plastikowego black metalu. Finowie potrafią to wyważyć, oni mają takie granie w duszy i w sercu i wiedzą, jak to wszystko wpleść w black metal. I myślę sobie, że to im się naprawdę bardzo dobrze też udaje i na tym materiale też to słychać. Teraz jeszcze fragmencik pierwszego numeru, który też jest naprawdę no świetnym otwieraczem po prostu do tego materiału, tak jak otwieracz i zamykacz. Szkoda, że ten materiał jest taki krótki, bo potencjał jest bardzo duży, ale do tego zaraz jeszcze wrócę. Słucha się tego po prostu doskonale, więc podsumowując, jest to materiał krótki, ale bardzo treściwy. Fajnie się tego słucha, nie ma mowy o jakiejkolwiek nudzie, zresztą trudno, żeby była, bo to naprawdę jest krótka rzecz, ale tak czy siak, podejrzewam, że gdyby ten materiał był dłuższy, to też nie byłby nudny i to właśnie jest moje takie największe zastrzeżenie do tej drugiej epki Stutter, że to jest takie krótkie, bo ten potencjał słychać, zresztą to też słychać w tych innych projektach, w których oni grają, że ta grupa ludzi ma naprawdę w sobie duży potencjał i ten projekt, jak i te inne, ale dzisiaj mówimy o tym, więc ten projekt naprawdę ma przed sobą fajną przyszłość według mnie i mam nadzieję, że wreszcie niedługo dostaniemy od nich coś dłuższego, bo okej, fajnie jest, że wydają co pewien czas coś dosyć krótkiego, ale ja bym chciał jednak usłyszeć, jak się sprawdzą w czymś dłuższym.
Liczę, że to się stanie i oczywiście liczę, że to się stanie za pośrednictwem All Spell Records. Także naprawdę fajna sprawa, polecam wszystkim, którzy kochają takie typowo fińskie granie, to jak najbardziej Stutter i ich nowa epka jest dla nich, a tym bardziej właśnie jest dla mnie. Dziękuję bardzo. Do następnego.